tym roku wolontariuszy chodzi po mieście. Jak tutaj od rana wygląda cała organizacja? 350 wolontariuszy już wkrótce, za moment wyruszy na ulicę Opola. Część z tych wolontariuszy ma nasze pozwolenie i może ich było spotkać już we wczesnych godzinach porannych, ponieważ chcieliśmy, aby każdy, kto uczestniczy w porannej mszy, także mógł wrzucić swój grosik. Zatem w okolicach opolskich kościołów już pojawili się wolontariusze. Reszta już za chwilę wyruszy i do godziny 19 będzie ich można spotkać na terenie całego miasta. Część, która otrzyma od nas specjalne pozwolenie, będzie także o godzinie 20 podczas Światełka do Nieba. Jestem piąty raz z rzędu. Przyjeżdżam specjalnie z Nysy. Za każdym razem jest pełna puszka. Jestem zadowolony, mimo że trzeba cały dzień chodzić, stać, ale to jest dla mnie cała przyjemność. Na polskim rynku już stoi scena, już trwają przygotowania do tego, żeby wystartować w tym wielkim 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I już od godziny 13:30 ta scena się zapełni. Będzie wielka rozgrzewka, a potem będzie już tylko lepiej. Będą koncerty, będzie zabawa. Jak na razie pogoda dopisuje, nie ma wichury, tak jak w ubiegłym roku, więc zapowiada się naprawdę fantastyczna impreza. No i wszystko skończy się oczywiście Światełkiem do Nieba tutaj na polskim rynku. Jak widzicie, wszystko już jest przygotowane i czekamy tylko na Was.